Czy chcesz zostać youtuberem? Wiem, że chcesz. A więc jest taka gra na Robloxie, która zdradzi nam sekretne tajniki zostania youtuberem. Co zrobić, żeby mieć potężny kanał, który będą chciały oglądać tysiące albo nawet i miliony użytkowników? Oto prawdziwy, jedyny i niepowtarzalny nieporadnik, jak zostać youtuberem w 2K23. Co będzie nam potrzebne, widzowie? Otóż... kamera. Nie potrzebujecie jakiegoś drogiego sprzętu za miliony monet, na początku wystarczy kamerka w waszym telefonie. Upewnijcie się tylko, czy wasze filmy nie wyglądają, jakby były nagrywane mikrofalówką. Jeśli tak, to może warto jednak zainwestować w coś lepszego. Teraz na divu.pl znajdziecie kubki w dwóch wzorach do wyboru. Jeden wzór przedstawia mnie i Edzie, a drugi królika w okularkach. Kubki idealne do dobrej kawki albo herbatki, więc polecam szczególnie na zimne dni. Merch jak zawsze jest na divu.pl, a teraz przechodzimy do filmu. Stachu? Shane, już od 3 godzin oglądasz tego YouTube'a. Ho? Może byś już przestał? To takie uzależniające. Oni prowadzą takie fajne życie. A może my założymy kanał na YouTubie? Zostaniemy sławni i bogaci. To świetny pomysł. Zostaniemy drugim Gen Z. Dobra, plan jest taki. Od razu inwestujemy w dobry sprzęcior, żeby jakość naszych materiałów była na dobrym poziomie. Później nagrywamy jakieś odpały na mieście, nie wiem, jakieś pranki, cokolwiek będzie się klikało. Później to wszystko trzeba zmontować, nawalić milion efektów i wstawiamy to na kanał. I bum. Jesteśmy bogaci. Nie no, niesamowity plan. Bić Chaina. Bić Chaina. Ej, ale czemu od razu tak agresywnie? Co? Bić Chaina? Bić go. Co teraz, wszyscy będą bić Chaina? Nie wiem, co się dzieje, ale bijemy go. No dobra, widzowie, właśnie jestem w sklepie, będę kupować nowy sprzęt do nagrywania. To wszystko, wracajmy. O, moi podwładni zrobili to za mnie. No to wracamy. Patrzcie na nasz setup. Wow. No rzeczywiście, szczególnie te liczby robią na mnie największe wrażenie. Jakieś pomysły, o czym może być nasz pierwszy film? Może zróbmy challenge 24 godziny w sklepie. Te filmy zdobywają dużo wyświetleń. Zróbmy to. No dobra, widzowie, dzisiaj robimy challenge i spędzimy 24 godziny zamknięci w sklepie. Idziemy teraz za tym typem, bo zaprowadzi nas na miejsce, gdzie zbudujemy kryjówkę przed pracownikami. Prawie jak w nieskończonej Ikei. Trzeba ułożyć pudełka, żeby zrobić ściany. Okej, wszystko gotowe, możemy zacząć nagrywać na YouTube'a. 3 godziny później. No widzowie, słuchajcie, właśnie siedzimy w naszej bazie już od kilku godzin i za chwilę zamkną sklep. A potem wyjdziemy i będziemy zwiedzać sklep nocą. Co jest? Jakaś typiara się naraża na przyłapanie przez pracowców. On też. Lol, ten pracownik ma na nich wywalone. Ej, nie bij jej, damski bokser, normalnie. Nie zauważył nas. Jesteśmy bezpieczni. Słyszeliście to uderzenie? Nagrywajcie dalej. To jest świetny content. Wow, jakieś dwa typy włamały się do sklepu. Idziemy ich nawalać. Przy okazji będzie dobry content do filmu. Jeden już padł. I drugi też. Nie możemy tu zostać, inaczej policja pomyśli, że to byliśmy my. Musimy uciec. Za mną. Dobra, ja nagrywam dalej. Widzowie, ale dymy. Właśnie załatwiliśmy dwóch ziomków, którzy próbowali się włamać do sklepu i teraz uciekamy, bo zaraz będzie tu policja. 10 tysięcy łapek w górę, a robimy drugą część, w której robimy pranka na policji. O, teraz musimy przejść jakieś obby, żeby wydostać się ze sklepu. Let's go! Przeszłam jako pierwsza. No szybko. To jest na czas. O nie, reszta niestety zginęła. Słałem filmy policji. Uratowaliśmy sklep. No i nas załatwiłeś, teraz wiedzą, że nielegalnie zostaliśmy tam po zamknięciu. Prawie skończyłem montować. Jest. Wstawiłem. Czekajcie, mówią o nas w telewizji. Nowy kanał na YouTube o nazwie Vlog Squad powstrzymał włamywaczy, którzy próbowali okraść sklep. Chcemy podziękować Vlog Squad. Wbijajcie na ich kanał i zobaczcie film z całej akcji. OMG, dopiero co wstawiliśmy nasz pierwszy film i już gadają o nas w TV. Wow, pobiliśmy rekord. Zdobyliśmy 10 tysięcy subów w jakieś 5 sekund. Jaki masz następny pomysł? Może byśmy zrobili Ghost Pepper Challenge?
Witamy w naszym filmiku. Dzisiaj robimy Ghost Pepper Challenge. Dobra, ale jaki geniusz ustawił kamerę tak daleko? Przecież nic nie widać, co my robimy. Zobaczymy, kto wytrzyma najdłużej po zjedzeniu ostrej papryczki. Aha, nie wytrzymam dłużej, potrzebuję mleka albo umrę. O nie, musimy uratować różową. Gdzie jest mleko? Nie wiem, nie ma nigdzie. To było trudne wyzwanie, ale reakcja była śmieszna. Poświęciliśmy różową dla wyświetleń. Idę wstawić film, dajcie mi trochę czasu. Idźmy spać i zobaczymy rano, ile wyświetleń będzie miał film. Jest już następny dzień. Co z filmem? Biliśmy już 100 tysięcy subów, a nasz film ma 1 000 000 wyświetleń. OMG, i dostaliśmy już srebrny przycisk od YouTube'a, a nasz kanał ma dopiero jakieś 2 dni. Zarobiliśmy też dużo hajsu z tych 2 filmów. Wydajmy go na coś. Tydzień później. Popatrzcie, jaka chata. Za hajs z YouTube'a kupiliśmy sobie willę w Los Angeles. Mamy basen, w którym nie można pływać. A już rozumiem. Tak naprawdę nie jesteśmy tacy bogaci, a to tylko udaje basen, żeby sąsiad mógł widzieć i zazdrościć. Ej, tu jest jakby luksusowo. Nie no, willa jest elegancka. Co myślicie, widzowie? Wracamy do pracy. Jakieś pomysły na następny film? Nie wiem, zróbmy house tour. Może by tak zrobić live'a i zapytać się fanu? Dobry pomysł, robimy teraz live'a. No spoko, niech lud zdecyduje. A tak wygląda przeciętny odbiorca naszych treści. Chain, jesteś z siebie dumny. No dobra, co nasz widz ma do zaproponowania? Mam kozacki pomysł, zróbcie podłoga to lava challenge. Mamy 2K23, nikt już takich rzeczy nie ogląda. To świetny pomysł, zróbmy to. Siema, dzisiaj będę prowadzący. Nazywam się Justin, na zasady są proste. Musicie przejść na drugą stronę, nie dotykając lawy. Już lepszy byłby ten house tour i pokazanie naszego fejkowego basenu. Ta lawa wygląda na prawdziwą. Tak, chcemy pokazać fanom prawdziwe reakcje. Ja nie mogę, czego ci youtuberzy nie zrobią dla wyświetleń. Boże, przeszłam. Co najmniej 5000 lajków pod tym filmem się należy. No i co? Jak z tym filmem? Wbiliśmy 10 milionów wyświetleń i 1 000 000 subów. Złoty przycisk. Zróbmy livestreama i zobaczmy, czego chcą fani. Oto znowu nasz małpi fan, ciekawe, co powie. Cześć Vlog Squad, jestem waszym największym fanem. Czy zrobicie kiedyś spotkanie, żeby fani mogli zobaczyć was na żywo? Okej, widzowie, robimy mita dzisiaj o 4:00. Przyjdźcie się z nami spotkać. Co, ale ten typ nawet nie podał miejsca. Skąd ci fani mają wiedzieć, gdzie przyjść? Chodźcie za mną i uśmiechajcie się. No i gdzie ta małpa, co mówiła, że jest naszym największym fanem? Zdrajca nawet nie przyszedł na spotkanie. Witajcie, fani Vlog Squad. Cieszymy się, że możemy was wszystkich spotkać. Możecie nam zadawać pytania. Dlaczego założyliście kanał na YouTubie? O, można wybrać odpowiedź. Dla pieniędzy. A ten to chyba number one hater, czemu tak przeklina? Co najbardziej lubicie w byciu youtuberem? To, że naszą pracą jest rozbawianie ludzi. Czy będą niedługo jakieś nowe filmy? Ta też jakaś niezadowolona. Tak, chcemy wbić 10 milionów subskrajberów. Koniec pytań, zróbmy wspólne selfie. O, trzeba się jakoś ładnie ustawić do zdjęcia. No co to miało być, nawet nie zdążyłam zapozować, no. Vlog Squad, mamy problem. O nie, fani zablokowali wyjście. Nie możemy tamtędy przejść. Jest jeszcze jedno wyjście. Ale może być niebezpiecznie. Co, mamy iść ściekami? Nie no, naprawdę nie mogli jakiegoś helikoptera załatwić, czy co? No aha. Powróciłam do życia. Teraz drabinką na górę. Aha, nie ma tam przejścia. Udało się, wróciliśmy do naszej willi z fejkowym basenem. O, a więc mamy jednak basen. Sąsiad będzie nam zazdrościł podwójnie. Koniec pierwszego chaptera. No widzowie, tak właśnie wyglądał nieporadnik, jak zostać youtuberem. Nie bierzcie z niego przykładu. Merch jak zawsze znajdziecie na divu.pl. A ja się z wami żegnam. Bajo.